Witam serdecznie w kuchni dla koziołka, naszego Lambo. Przygotowujemy dzisiaj niesamowity posiłek, żeby pieprzał jak najlepiej, żeby to był najlepszy kozioł w całej Polsce, na całym świecie, najlepiej wyżywiony i z najdroższym jedzeniem, jakie da się uzyskać w sklepie, czyli Eko. Mam nadzieję, że nie jest bezglutenowce, bo go wyrzucę z domu. Dodajemy trochę marchewy, żeby się najadła, a ja myślę, że będzie fajna przelewka. Zapraszam was do oglądania i chodźmy zobaczyć, jak koza zareaguje na swój pierwszy, zarąbisty posiłek w historii, bo nikt jej w życiu nie dawał takiego. Jestem tego pewny, dlatego że koza ma 3 miesiące, a babka, która ją hodowała, tak jak wiecie o tym doskonale, nie karmiła jej tym, tylko że jakimś owsem, jakimś takim bardzo ubogim, nieprestiżowym żarciem dla żuli. Gotowe. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie pojawi. I zobaczcie, Lambo chowa się tam w tym pomieszczeniu. Mam nadzieję, że przez to, co przeszła przez ten deszcz cholerny, ja też mokłem tak samo, dlatego jestem boso. No i myślę, że damy jej teraz to żarełko i zobaczymy, jak zareaguje. Jedzenie się szykuje. Patrzcie, ona się jeszcze strasznie boi. Lambo. Ej, odstańcie, witajcie serdecznie, Team Nice na najlepszym odcinku na świecie. Witam serdecznie z tej strony Jack Frost i witam serdecznie w serii z kozą, czyli budujemy dzisiaj zagrodę. Jesteśmy w najlepszym miejscu na świecie, czyli bazie. Zobaczcie ten piękny dom. Jest naprawdę na tyle epicki, że nie chce się stamtąd wychodzić. Kręcimy dzisiaj niesamowity odcinek. Zobaczcie te kiksy jeszcze. Specjalnie ubraliśmy się na nasze robienie, żeby wszystko ubrudzić, ponieważ baza jest najlepsza, baza stać na wszystko, najlepsze odcinki. 20 tysięcy łapek, zapraszam was serdecznie, pamiętacie Instagram, Jack Frosterek, bijajcie serdecznie, obserwujcie i zobaczmy w ogóle, jak nasza koza się trzyma. Przez kilka ostatnich dni, czyli dosłownie jednego dnia, było coś takiego, że bardzo ciężko było ogólnie oswoić tą kozę i ona bardzo się jakoś tak stresowała, jeszcze się do końca nie udało, ale zobaczmy, jak ona w ogóle się czuje. Tu ma zagrodę, jak widzicie. O, tam sobie siedzi. Cześć, Lambo. Musimy bardzo po cichu wejść i zobaczyć, jak ona się czuje. Starałem się ją trochę udomowić, że tak powiem, ale póki nie ma zagrody, nie udomowi się. Lambo. O. Jak się czujesz? No ale widzicie, jakoś tam jest zrelaksowana, jest ciepło, więc sobie chilluje. No i oczywiście nazwaliśmy ją Lambo na cześć Lamb, czyli baranka. To nie ma sensu wszystko, ale po prostu jest fajne imię, więc Lambo. Lambo, to jest kamerowane. Zobacz. No jak widzicie, ona nie chce nawet uciekać. Trochę się stresuje. No ale wystarczająco blisko podeszliśmy, więc w ogóle zacznijmy budować. Nice i zapraszam was do najlepszego odcinka na całym świecie. Jack Frost! Dobra, czas zacząć budowanie! Jack Frost opala się. Nice! Jack Frost to najsilniejsza osoba w bazie. Przekonaliście się o tym, jeżeli chcecie. Jak wiecie, w bazie jest Przemek, SKKF i Ernest. Oni nie wiedzą o tym, że ja buduję to coś. Ich nie ma cały dzień. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy się boksowali i stanęli na ringu przeciwko sobie, zostawcie te 20 tysięcy łapek i na Instagramie jakieś 5 tysięcy obserwujących. No. A my zaczynamy! Zobaczcie, tak wyglądają dwie ściany całego domku. Trzeba je nabić teraz w ziemię, na tą wysokość, na tę wysokość, na tamtą wysokość. Z tamtą jest 30 stopni. Zobaczcie, jaka fajna bluza, całą spociłem już. Jest masakrycznie gorąco, ale tej kozie, czyli nowemu członku bazy, należy się to, co właśnie robimy. I zobaczcie, bo to drobina ma kopytka. To chyba przeznaczenie. Nice, i widzimy się po edycie następnym. Edyta głównie. Nie przemyślałem jednego, robiąc to w pojedynkę, bo nie mam niestety kto pomóc dzisiaj. W sumie to moja koza, więc moje zwierzę. Nie mamy pomocników. I to się spieprzyło, ponieważ było za lekko z mocą. Pokażmy, co ty tutaj robisz, Richard? I mnie nagrywają, to jest jakiś prank, nie jestem tego pewien. Czemu prank? Ja? Robię domek na drzewie, dla bazy. Ale tu przecież nie ma drzewa, stary. W sensie, no taki, wiesz, taki domek, żebyśmy sobie pochillowali, grilla wpieprzyli i tym podobne. Zobacz, incepcja kamerzystów. Ale śmieszne. Jak to? O, tutaj jest jakaś płyta. No tak, w sensie robię takie umocnienie, żebyśmy mieli, stary, jak jest gorąco, ja tu wstawię mini basen, taki jacuzzi. I jak będziemy tu przychodzić, to będzie na deskach taki basenik. Basenik w środku, tak, no. Postawisz jacuzzi. No.
Żeby no tak, tak, tak. Będzie normalny dach, cień, nie będzie słońce dochodziło, będzie można się kąpać. Nie, w sumie niezłe ten. Jacuzzi w bazie, no na dworze odkryte. Nie brakowało tego. No. Ale dobra, to mnie znowu, ale to skończysz. Tak dobra, no. Ej, zobaczmy, czy ta koza tam jest z ciekawości. Lecimy dalej. Na szczęście Ernest się nie dowiedział, o co chodzi. I zobaczcie, jest dach dosyć mocny. Tam dołożymy parę desek. Te deski są już przymocowane, trzeba je tylko obciąć. I pozostaje tak naprawdę zejść podłogę, paszę, wyłożyć sianko całe, dać sól do lizania. I chata będzie gotowa za jakieś 3-4 godziny i wtedy się widzimy. Nice! Bardzo szybka akcja. 20 tysięcy i ja spędzę całą noc z naszą kuską The Goatmanem Lambo tutaj w tym pomieszczeniu. Mam nadzieję, że wam się uda. Nice, widzimy się za 4 godziny. Co tam się dzieje? Ej, chodźcie ze mną, coś wam pokażę, co tam się dzieje. Przemek, widzisz, co tam się dzieje? Ja to ledwo przyjeżdżam, dopiero tutaj przyjechałem, a tutaj... A co on robi? No co się dzieje w tym ogrodzie? Jack Frost! Jack Frost! Halo, witam! Co ty robisz tutaj? Nic. Pasterze się bawisz? Co ty, że przyjechaliście w końcu. Pojedz na siebie zbudowałeś? Ej, zajebiście, bo na moim odcinku oficjalnie się wprowadzacie do domu. W sensie ty, Przemek, idź do domu, wracaj, bo ty już jesteś Ernestem. Ale... Zobaczcie, kto przyjechał, Przemek i Jeska, czyli osoby, które będą mieszkały w bazie. Chodźcie do domu, wracasz z tamtej strony, tu nic nie ma, chodź. Ale wcale się nie przywitałeś. Chodź. Dzień dobry. Jack, chciałbym ci oficjalnie podziękować za golfa, bardzo się przydał po tej przeprowadzce. Dziękuję bardzo. Nie jest to co prawda kamper, ale doceniam. Ten odcinek zobaczycie innym razem. Jest dwa fejne w ciągu jednej minuty. Generalnie chłopaki, jeżeli was pytali, co to robię, to chodzi szybko, wytłumaczę. Robię jacuzzi dla bazy, zobaczcie. Cały dzień siedziałem nad tym. Jeszcze ale nie to jest jacuzzi. Ale jak ja widzę, że to jest zagroda dla ciebie, no ty chyba to. Ty co, wiesz, się jaka zagroda? Zobaczcie, to jest jacuzzi. Chyba co najwyżej. Dla psa jacuzzi. No. Neptun. Skakuj, chodź. Ej, no ale to jest dla nas, w sensie Neptun. Nie dla psa kiełbasa. No nie dla. Masz tu pomarańcz. O, widzisz, widzisz? O, słucha się. No. Powiedz mi, ja po co ci siano w jacuzzi? Czekaj, czekaj, ja to ocenię swoim fachowym okiem. Poczekaj. Co ty, ten młotek to do czego, żeby no, głową się bawił? Czy będziemy sobie robić jakieś kąpiele z sianem? Tak. W razie czego coś ja wiem, co się stało, to by słonko za mocno przygrzało. Przecież dzisiaj 30 stopni było. Albo czekaj, spadło na niego to. Na ręce. Ojej. Czekaj, a jak bym go walnął drugi raz, to może mu się polepszyło. I to są członkowie bazy właśnie. Zawsze widzę, słuchajcie. A opiewać ci rękę? Ja idę się nie wiem, po co jest siano, bo ja w sklepie zoologicznym kupiłem, bo myślałem, że będzie śmieszne. Siano to ci z butów wystaje. No widzicie. Witamy nowego członka bazy. Dobra, powiedz mi, jak wjadę ty po schodach? Stary, nie mamy schodu. No jak nie? A to co to jest? To są podwójne schodki. To nie to są schody. Schody. Schodki. Dobra, chcesz mi pomóc? Ty dobra, na te dwa schodki wjechać? Ready? Aaaa! Krzesło darmowe, dawaj, biorę. O, od razu na odcinku przekazuję naszą drobnostkę SKKF-owi. O Boże, może nazwij go Koza. Wygląda, czemu koza? Ja bym go nazwał Neptun, wygląda zupełnie jak mój pies, wiesz? No popatrz jak trafiłeś, ma akurat na smyczy. Ty, a może to jest mój pies? A może to jest faktycznie Neptun? Neptun, jesteś moim psem? Uśmiechasz się? Daj język. To jest koza śnieżna. Co, ja bym dał wody. No, po podróży jest zmęczony. No w sumie tak, dajmy ją do wanny. Gdzie masz wodę? O, patrz. Witamy w bazie, najlepszym miejscu na świecie, jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka od Tricusa. To jest na jego kanał, więc nie zobaczycie. Neptun, chodź do lodówki, wskakuj, tam jest chłodno. No chodź, popatrz jaka szuflada na ciebie, będziesz tu spał. Nie? Ty patrz jaki brdoki, ty zobacz, tam. Ty, a gdzie jest problem, Ernest? Ogarniasz, że ostatnio jest 35 stopni na dworze. Tak. Niektórzy udaru dostali. Ernest dostał udar. Boże, módlmy się za niego. I to nie jest dar od Boga, to jest udar. To jest taki tak, zbieramy 10 tysięcy złotych na przeszczep komórek macierzystych dla Ernesta. Wiesz co, jest problem. No. Potrzebuję jakieś biurko. Co ty na podłodze nie umiesz pracować? Leżeć tak jak dziewczyny na łóżku. No robiłem to ostatnio przez cały rok, no to w końcu jakiś luksus by się przydał. No dobra, chodźcie po to biurko, szkoda. Masz jakie... Oh, yeah.
downhill. On się już nawalnie. Rzeczywiście. Idę od was. Dobra, to będą dwoje najlepszych przyjaciół, ja już to widzę. Uwaga, leci. Neptun! Neptun, doda mi skrzydeł! Ile to było? 5 kilometrów biegliśmy? Przez jakieś 100 metrów? Stary, oni nie uwierzyli w to. Nie wiem, czy uwierzyli. Nie uwierzyli według mnie, że to jest jacuzzi. Nie ma opcji. Ernest uwierzył, ale nie było siana. Spójrz na to. Czy to wygląda jak jacuzzi dla bazy w tym momencie? Najgorszy moment. Cały dzień mieli. Całe 10 godzin, żeby tu się spieprzyć. I tego nie, to nie stało. Ja już mogłem mieć to gotowe, przykryć folią, niespodzianka. Nie. To stwierdzili, że przyjadą i zobaczą to wszystko. Jacuzzi. Czy ty byś uwierzył w to? A my dzisiaj kończymy ten odcinek w tym układzie. Były lipy, były trzy sytuacje, w której mogli rozkminić, co się dzieje. Zobaczcie. Nie zauważyli. Zobacz. Ogarniasz akcję? Ogarniasz? Lambi? Lambo siedzi sobie i oni nie skminili, nawet Neptun nie podskupiali. Zajebiście, mamy daszek, wszystko gotowe. Myślę, że jutro postaramy się już pokazać całe, ale to już w nowym odcinku. Pamiętajcie, słuchajcie, najsy, Lambo oraz ja dziękuję wam serdecznie, bijacie na Instagrama. Myślę, że jeżeli będzie te 1000 obserwujących, to dostaniecie właśnie klawiaturę oraz głośniki Genesis. Dziękuję wam za oglądanie, 20 tysięcy łapek i lubimy następny odcinek z naszym Goldmanem, czyli Lambo. Najsy, trzymajcie się!